Dzisiaj z nami nasi wspaniali kabareciarze, którzy dzisiaj na poważnie nam opowiedzą o swoich rachunkach, o tym, jaka jest straszna inflacja i jak bardzo dużo muszą płacić za prąd w mieszkaniach albo za wynajem tychże mieszkań. Pani Ewa najpierw. Znaczy ja właśnie nie wiem, czy ja powinnam, bo wiem, że na przykład Łukasz już ma i mieszkanie, i dom i myślę, że mógłby coś... Znaczy ja chciałem powiedzieć, że naprawdę sytuacja jest kryzysowa i wszystkie te osoby, które płacą mi za wynajem, to mają coraz trudniej, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to na przykład jak biorę prysznic, to też się staram zawsze oszczędności wprowadzać, więc jak biorę prysznic, to zawsze pod spodem trzymam szklankę i po prostu tę wodę się staram jednak potem użyć drugi raz jeszcze. I potem pijesz? Nie, płuczę na przykład zęby i także doradzam wszystkim, bo jest naprawdę trudna sytuacja. Potwierdzam, czuć, że płuczę zęby tą wodą. Ja się w misce myję. Generalnie. I potem, znaczy, tylko że ostatni. Bo pierwszy się myje najmłodsze dziecko, czyli teoretycznie najczystsze, potem to starsze, potem żona i na końcu ja. I no i tak, i to w zimnej wodzie, bo ciepła jest za droga. W ciepło się kąpiemy raz w tygodniu. Śmiechy chicha, ale tak jak kiedyś, tak kiedyś powiedziałam w faktach, że rachunki tak rosną jak moja dupa po świętach, więc jakby sytuacja jest bardzo poważna. Jest bardzo poważna. Dlatego korzystając z... To strasznie. Zaraz nas zepnie z kadru. Zaraz z kadru. To jest takie tempo. Ale może polecamy nawet, zalecamy nie tracić nadziei. Słuchajcie, wszystko się zmienia. I tutaj, co myślisz, Łukasz? Ja uważam... Bo teraz chciałem naprawdę poważnie, że mnie ta sytuacja, jeśli możecie to wypikać, to po prostu mnie f***, bo to jest naprawdę trochę przegięcie. To znaczy, jakby to nie musiałoby tyle kosztować, benzyna nie musiałaby tyle kosztować, ropa naftowa ma określoną cenę, dolar ma swoją cenę, to jest naprawdę, się wydaje, że ktoś nas robi trochę w bambuko, ale to tam każdy tam, no... Zostaw politykę w spokoju, naprawdę, bo ja to... Ja nie o polityce, ja o cenach benzyny. No, ja też. Natomiast nie traciłabym nadziei, naprawdę, słuchajcie... Nie w takich trudnych sytuacjach byliśmy życiowych, prawda? Byłaś w trudniejszej kiedyś sytuacji i sobie poradziłaś. Ale daj Ewie nie stracić nadziei, no. Finansowo to szczerze mówiąc, jak zadajesz takie pytanie, to rzeczywiście jest beznadziejnie. Gorzej nie było. Ale nie, bo patrzę cały czas, słuchajcie, na tego motyla na tym ekranie polsatowej ramówki i myślę, że to napawa nadzieją. No jakby muszę wiosna się czegoś idzie, chwycić. Wiosna idzie, cieplej będzie. I rośliny będzie można jeść z drzew. I w słońcu się dużo lepiej idzie po płaskowyżu pana Glapińskiego, myślę. Że jest dużo więcej... Tutaj bym szukała tej nadziei. Ku słońcu. Nie poddawajcie choćby się. Choćby polsatowe. Trwajmy. Trwajmy. Ale ja muszę zadać to straszne pytanie. Czy ile wynosił twój ostatni rachunek za prąd? No dwa razy więcej niż ten poprzedni. A konkretnie? Nie. Chyba, nie pamiętam, to jest na dwa miesiące, 280, ale ja prawie nie używam. Ja chyba miałam, proszę pytać gumę, bo ja mam to w SMS-ie. Pytajże. Ja nie mam pojęcia, bo mam stałe zlecenie i to tak tam... No jak możesz mieć dopóki... stałe zlecenie, przecież to jest ten. Nie, bo oni co roku tam mi wysyłają taką... Czekajcie, wam powiem, bo naprawdę nie, mam. No mi się wydaje, ze 200 wy to na pewno miesięcznie. No, ja mam 280, pamiętam, bo to wiem, bo płacimy z żoną na pół, ja płacę 120. Bardzo dobrze. Nie mogę się połączyć, ale wygląda na sporo. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, bo ja też to po prostu robię wiecie, wszystko jest, tak, wszystko jest w jednym... Bo póki nie wyłączą, to znaczy, że jeszcze stać nas na ten rachunek. Że płacicie. Jeszcze płacimy, ale pewnie coraz mniej mamy takiego dystansu, żeby nam nie zabrali tego prądu. A czy to samo macie z czynszami? Czy też wam podrosły 500%, 300 albo 200? No, ja pamiętam, że jak się wprowadzałem w 2014 roku do mieszkania, to płaciłem 444 zł. Dlatego pamiętam. A teraz to jest tysiak. A ja z tego miejsca chciałam bardzo podziękować właścicielowi mojego mieszkania, bo mieszkam tam już 2 lata i od tamtej pory, przy tej inflacji, podniósł mi tylko 300. I to jest bardzo miłe z twojej strony, człowieku. Nie zmieniaj tego nigdy. Zapomniał i ty teraz właśnie mu przypomniałaś, właśnie i on obejrzy, ci właśnie, podniesie. Właśnie napisał do mnie, że jestem w ogóle super wynajmującą osobą. Nie niszczysz niczego. Niczego nie niszczysz. Nie ma domu, no to głównie. Sam jemu jest tak wszystko jedno, bo Ewa i tak nie płaci tych czynszów. Nie płacę. Już nie gadaj, bo to pójdzie w świat. Także płacę, ale to było bardzo miłe. I przy tym zostańmy. A jakie było pytanie? Bo już się... Ile wynosi czynsz obecnie i jak bardzo podrósł? U mnie 100%, tak płaciłem 300, teraz płacę 600, tak w ciągu 2 lat, więc sporo skurczybyki sobie liczą.
A pani Ewa wynajmuje po prostu? Tak, wynajmuje. Jak to się właśnie, bo to też te ceny strasznie podrosły. No podrosły, ale no, tak jak mówię, no mój akurat właściciel mieszkania jest bardzo wyrozumiałym, młodym milionerem. Człowiekiem, młodym milionerem. Pozdrawiam. Dobrą pana, partią może. Pozdrawiam pana Obajtka. To jest ale... twoja ta działka, na ciebie poszła ta działka. Nie, no. Nie, że ma też wyrozumiałość, bo myślę, że to jest w ogóle ważne w tym czasie, żeby trochę się rozumieć nawzajem też, że jasne, że czasy są, jakie są, ale no one dotykają nas wszystkich i... O ile podwyżki są dość naturalne, no to od razu nie muszą być bardzo gigantyczne, żeby ludzie nie próbowali na przykład na innych ludziach zarabiać przy tej okazji, a raczej po prostu... A niektórzy mają naprawdę trudną sytuację, na przykład moja bardzo dobra koleżanka z pracy mieszka w willi za 9 milionów i strasznie jej kredyt urósł, nie? Straszny, także... Klaudia Halejcio? Tak? Nie wiem, która, ale... Ludzkie dramaty, ludzkie dramaty. Problemy pierwszego świata są najgorsze. No, także najgorszy jest jet lag i... kredyt na 9 milionów. Tak. I podatki oczywiście też. Potem Klaudia, byś mogła mi te 3 koła oddać, nie? Bo to tak jest też. Jesteście straszni, ale was kocham i mam nadzieję, że będzie lepiej. Będzie dobrze. Idzie wiosna i będzie zielono, będzie słoneczko, będzie cieplej i jakoś przeżyjemy. Grilla się odpali. Jezus Bądźcie Maria. Dobrej myśli. To jest taką wiosenną nadzieją was pozdrawiam. Czyli kończymy tą nadzieją. Tak. To mnie buduje. Mnie jest strasznie. No gdzie? Poczekaj, aż się bankiet skończy. Dobra, idźcie już. Moja, dziękuję. Twoja nadzieja. Szczęśliwi bądźcie, mimo wszystko.